Cześć, witajcie. Dzisiaj jedziemy dalej z Panini Road to Euro 2016. Dzisiaj bierzemy do otwarcia dużą puszkę kolekcjonerską. To jest duża puszka kolekcjonerska w wersji polskiej. Jakiś czas temu otwierałem już tą puszkę, tylko że w wersji niemieckiej. No i w niemieckiej mieliśmy 8 saszetek i kartę limitowaną Diego Costę. No, a tu, jak widzimy, mamy cenę 45 zł, no i mamy aż 10 saszetek i aż 3 karty limitowane. No, ja już widziałem, kilka osób otwierało tą puszkę, trafiły im się naprawdę świetne limitki. Także otworzymy i zobaczymy, czy mi trafi się coś fajnego, ciekawego. Mam nadzieję, że będą te same limitki, które trafiły się innym, bo ja ich jeszcze nie mam. Także otwieramy i zobaczymy. Puszka oczywiście zafoliowana, bo nowiutka, jak wiemy. Także podnosimy tu wieko i zobaczymy, co mamy w środku. Tu tą gąbeczkę mamy. O, już widzę pierwsze karty limitowane. Tu mamy tą informację. No i mamy tak, Runeja. Runej był, to jest moja już powtórka, mam ją z blisterka niemieckiego, no i aha, poczekajcie, kolejna karta, nie miałem jej, Zlatan Ibrahimović, super, że mi się trafił, to jest nowość u mnie, świetnie. No i trzecia karta limitowana, miałem nadzieję, że będzie tu Cristiano Ronaldo, bo go jeszcze nie mam, a tu trafił mi się Robert Lewandowski, moja powtórka już. Mam ją z starter packa tego niemieckiego. Miałem nadzieję, że będzie Ronaldo, no a trafił mi się Lewandowski. Także bardzo się cieszę, chociaż chętnie bym się wymienił za Ronaldo, no ale będę jeszcze otwierał sporo rzeczy z Road to Euro, także mam nadzieję, że mi się ta limitka trafi. Tu już mamy puste pudełeczko. Poczekajcie. Tak sobie je zamkniemy. O. No i postawimy z boku, żeby było widać, że otwieramy puszkę. No i 10 saszetek. Powinno być 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jest 10 saszetek. Także rozpoczynamy otwieranie. Zobaczymy, co mam tu wpadnie ciekawego. No, ostatnio otwierałem multipaka, naprawdę świetny game changer mi się trafił. Jak nie wiecie jaki, to możecie sobie obejrzeć. Poczekajcie, bo o, czyli tak to chyba będziemy otwierać. O, proszę, i mamy line-upa z Polski. Jest to chyba mój pierwszy dopiero line-up z Polski. Cieszę się, że mi się trafił. No i dalej mamy tak, Handanowicza. Są bazówki oczywiście już. Pilar. Ignasewicz. Modric. I tu mamy kartę Rising Star. Poczekajcie, bo tu mam z boku album i sobie sprawdzę, czy to jest moja powtórka już. To by od razu poszedł do albumu. No i to jest u mnie nowość, jeżeli chodzi o Rising Stary. Także nowa karta mi się trafiła. Lucas Digne z Francji, fajnie. Także się cieszę. No i jedziemy dalej. O, tu mamy już na początku Dynamo, jest to Defur. No a Defur to jest moja już powtórka. Także on pójdzie na wymianę, jakby ktoś chciał. No i proszę. Wreszcie mi się trafiło logo Polski. Jeszcze go nie miałem. Super. Świetna karta. Fajnie się patrzy, że są właśnie polskie akcenty na kartach pani. No i jest. Wreszcie trafiło mi się logo Polski. To jest chyba moje już chyba 20 logo. Jeszcze mi chyba, nie wiem, czy 20, czy 19. Jeszcze mi chyba 5 brakuje do końca. Do kompletu tych herbów. Dalej mamy Hradecki, dalej Pique, Januzowicz, a także Welbeck.
Także lecimy dalej, moi drodzy. Zobaczymy, co my tu mamy. O, tak sobie weźmiemy to może, bo na końcu widzę, że jest chyba zawsze jakaś karta specjalna. Zengin. O, proszę, Hamalainen, zawodnik z Finlandii, ale jak wiemy, zawodnik również Lecha Poznania, więc nasz ziomal z Ekstraklasy. Dalej, Karnezis, dalej, Fabregas, a także Hugli. I tu mamy jeszcze, o proszę, Pedro Rodriguez. To nie muszę nawet sprawdzać, bo tej karty jeszcze na pewno nie miałem. No świetne są te One Watche. Z tyłu mamy kontur kraju, w tym przypadku jest to Hiszpania, no i flagę hiszpańską. No, piękna karta. Musicie mi przyznać rację. Także kolejna karta, która jest u mnie nowością, a mamy jeszcze przecież wiele saszetek do otwarcia, także na pewno nie będzie się smutno. O proszę, tu mamy tą adrenalinkę, już mam moją 10. No, jak ktoś lubi je, to lubi, no. Ja za nimi nie przepadam. Stojkowicz. Nani. O proszę, Glik. Glik z Polski, no i mamy dzięki temu komplet już Polaków, ponieważ Glik mi brakował do kompletu 6 bazówek z Polski, także Glika sobie tu odłożę, bo on zaraz pójdzie do albumu. Tu mamy jeszcze Begowicza, a także Kompaniego. Kompany, przepraszam. Defensive Rock i to jest, poczekajcie, tylko sprawdzę. To jest moja już powtórka, moi drodzy, także pójdzie na wymianę, pewnie. Także jakby ktoś chciał, to bardzo chętnie się z wami wymienię. No i lecimy już dalej, bo czas goni, 7 minut już. Także, o proszę, kolejny Defensive Rock, Filii Jagielka, także moja powtórka. No, fajne są te defensywy, Defensive Rocki. Elmander, Tadić, Ibisevic, Oshi, a także Dragović. No jeszcze, moi drodzy, mamy 5 saszetek, także żeby to nie było jakoś bardzo długi odcinek, to może trochę przyspieszymy. Mamy line-upa z Bośni, drugi już line-up, dalej mamy Serbię, jest to logo. Dalej Foren, Hart, Rad, a także, o proszę, fans favorite Robikin, to jest moja, to jest numer 295, także to jest nowość u mnie, moi drodzy, także Robikin, nowość u mnie, zaraz pójdzie do albumu. No, mi się ta puszka bardzo podoba, wleciało mi kilka kart, których nie miałem, które mi brakowało. No a mamy jeszcze przecież 4 saszetki do końca, także zobaczymy, czy jeszcze będzie coś fajnego. Line-up z Rosji, fajnie. Dalej Erkin, dalej Sunić, Holebas, Diego Costa, a także Dynamo, Ivan Perisic. No i Perisic to jest moja również powtórka, także pójdzie na jakąś wymianę pewnie. No i 3 saszetki do końca. Mam nadzieję, że będą jakieś szczęśliwe. O proszę, Hiszpania. Logo Hiszpanii, to jest chyba moja powtórka już. Dalej mamy Gudeli, Runej, Tatarusanu, Piszczek i o proszę, karta numer 2 jest to karta z logiem, z pucharem tym Euro 2016. Bardzo fajna karta, chociaż to jest moja już powtórka. Także również się za nią mogę wymienić, jeżeli ktoś by chciał. No i 2 saszetki jeszcze do końca. Także otwieramy. Dalej mamy line-upa z Finlandii. Fajnie już. 4. line-up w tym odcinku. Dalej Behrami, Rakitic, Casillas, bazówki, oczywiście Fuchs i dalej mamy Kokorina. No Kokorin to jest moja już powtórka. Ostatnio również trafił mi się w multipaku, także pójdzie na wymianę.
No a my mamy ostatnią saszetkę. Zobaczymy, czy jeszcze będzie coś tutaj ciekawego. Gonul, Pekarik, Tetej, Cahill, Witzel. No i mamy tu jeszcze kartę Dynamo, Selçuk Inan. To jest moja powtórka również. Także tak by to wyglądało. Trafiło mi się w tej puszczę kilka naprawdę świetnych kart. Jak widzicie. Także polecam kupować tą puszkę, bo warto naprawdę. 3 limitki i 10 saszetek. Naprawdę można trafić świetne karty. No a ja już się będę z wami żegnał. No i tak wam powiem, że te wszystkie karty uzupełnię tymi kartami mój album. No i w następnym odcinku pokażę wam, jak wygląda mój album. No i na pewno zrobię jeszcze jakieś zakupy z Euro 2016, żeby nie było smutno na moim kanale, bo na pewno jeszcze będę trochę tych saszetek otwierał. Także pozdrawiam was, trzymajcie się, do następnego odcinku, cześć!